Dla każdego coś miłego, tak w skrócie można podsumować najnowsze produkcje kinowe, które w piątek wchodzą na ekrany Słudzkiego kina. Marcin Janota, zapraszam na przegląd premier kinowych. Nasz przegląd zaczynamy od zaproszenia na pokazy przedpremierowe kontynuacji wielkiego przeboju kinowego Mamma Mia. Time has been most cruel to you, sir. In your case, age becomes you, as it does the tree, the wine, and cheese. Pierwsza część tej komedii stała się międzynarodowym fenomenem. W drugiej części filmu, grana przez Amandę Seyfried, Sophie spodziewa się dziecka. Jednak wizja ślubu coraz bardziej się oddala. Bohaterka po raz kolejny stara się znaleźć wskazówki i odpowiedzi w pamiętnikach swojej matki. W filmie ponownie wykorzystane zostaną najbardziej znane piosenki zespołu ABBA. Obsada Mamma Mia 2 jest pełna nazwisk znanych z poprzedniej części. W filmie zagrają takie gwiazdy jak Amanda Seyfried, Meryl Streep, Dominic Cooper, Pierce Brosnan, Julie Waters czy Christine Barański. Pokazy przedpremierowe drugiej części Mamma Mia 2 w Kinie w Mysłowicach od 20 do 22 lipca. Po filmie lekkim, łatwym i przyjemnym, teraz mamy coś dla miłośników mocnego kina akcji. Sequel Sicario, jednego z najlepszych i najbardziej wstrząsających thrillerów roku 2016. Everyone. How would you define terrorism? The current definition is any individual or group that uses violence to achieve. Tym razem fabuła skupi się na najbardziej tajemniczej postaci opowieści, a na pierwszym planie błyszczeć będzie niezastąpiony Benicio del Toro. Matt i Alejandro powracają na pogranicze amerykańsko-meksykańskie, by dopaść Carlosa Reyesa, narkotykowego barona, który trudni się także przemytem broni dla terrorystów. To, co miało być szybką i stosunkowo prostą misją, wkrótce przeradza się w prawdziwą wojnę. Premiera tego filmu już w kinie. Wakacje Mysłowickie Ochkino nie zapomniało o najmłodszych widzach. Już od piątku można oglądać na dużym ekranie porywającą kolorami i czarującą humorem animowaną komedię Co w trawie piszczy. Oto tonik pasikonik, który spojrzenia przykuwa! Zakłócenia wasza harmonijność? Są takie chwile, w których chciałabym być małym, zwykłym robaczkiem. Najmocniej przepraszam i do nóżek się kłaniam. Opowieść o pewnym, niesfornym pasikoniku, który musi zadowolić swoim nowym przyjaciołom i ukochanej pszczółce, że nie jest takim lekkoduchem, że jakiego go mają. Pasikonik Tonik jest prawdziwym buczykijem. Przemierza świat w podskokach, nigdzie nie zagrzewając dłużej miejsca. Pewnego dnia trafia na łąkę tak piękną, że postanawia zatrzymać się tu na dłużej. Szczególnie, że wpadło mu w oko urocza i dobra królowa pszczół Margerytka. Zakochany polny konik gotów jest na wszystko, by mieszkańcy łąki uznali go za dobrego kumpla, a nawet przyjaciela. Niestety, nie znając jeszcze miejscowych układów, daje się omotać w podstępnej osie i zamiast stać się przyjacielem mimo woli, zasłuży na miano wroga łąki. Tonik jednak nie daje się za czułki wodzić i zamiast się poddać i zwijać w świat, postanawia naprawiać swe błędy. Obronić oczywiście łąkę przed armią szerszeń i zasłużyć na serce królowej. Na tą wyjątkową animację zapraszamy już do kina. Wiemy już, jakie filmy pojawiły się nowe na dużym ekranie w Ochkinie w Mysłowicach. Teraz czas na konkurs. A do wygrania zaproszenie właśnie do Ochkina w Mysłowicach. Pytanie brzmi następująco. Z jakiego kraju pochodzi zespół ABBA, którego piosenki wykorzystano w musicalu Mamma Mia? Na Wasze odpowiedzi czekamy pod adresem mailowym konkurs@itvm.pl. Proszę pamiętać, aby się podpisać. To wszystko w tym wydaniu przeglądu kinowego. Na nasze kolejne spotkanie zapraszam wszystkich fanów dobrego filmu już za tydzień.